W ramach projektu Moje życie, moja praca odbędzie się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbędą się oczywiście w ramach tego projektu. Dlaczego Monika Kuszyńska? Dlatego, że się znamy i myślę, że nikt inny jak ona wie, niepełnosprawnych w naszym kraju, z tego względu, że ona nie urodziła się z niepełnosprawnością, tylko ma niepełnosprawność nabytą w wyniku tragicznego wypadku drogowego. Entuzjastycznie przyjęła naszą inicjatywę, nasze zaproszenie bez żadnego problemu i z radością przyjedzie do Tarnowa. Oprócz koncertu to spotkanie z Moniką Kuszyńską będzie miało też taki wymiar terapeutyczny, bo ona opowie o swoich problemach, opowie o tym, jak sobie radzi osoba niepełnosprawna ruchowo w polskiej rzeczywistości i myślę, że to spotkanie z Moniką będzie miało taki też charakter terapeutyczny. A Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro działa już 10 lat i to jest też okazja, żeby pokazać, co osoby niepełnosprawne robią, jak sobie radzą w tej wcale niełatwej rzeczywistości. Będzie to też okazja do zaprezentowania twórczości osób niepełnosprawnych. Będzie nasze stoisko, kiermasz, promocja też kalendarza, który wydaliśmy z okazji jubileuszu. Także gorąco zapraszamy do hotelu Tarnowia. Podczas koncertu i podczas tej gali będziemy mieć taki specjalny moment podziękowań dla firm, które przyjęły te nasze osoby, tych naszych stażystów do pracy. A częstokrotnie są to firmy, które już przyjmują drugiego czy trzeciego stażystę, no bo tak jak mówię, tych projektów już było sporo, więc tak, mamy takich kilka firm zaprzyjaźnionych, które faktycznie my doceniamy ich, ale oni też doceniają osoby, które zatrudniając je potem, które my do nich wysyłamy na staż. Podczas gali organizatorzy zaplanowali wernisaż wystawy fotograficznej pod tytułem Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz koncert Moniki Kuszyńskiej. To są bardzo różne zdjęcia pokazują osoby w bardzo różnych sytuacjach. Moim faworytem jest to zdjęcie, które tam, one później będą pokazane w Tarnowi. Pokazane jak taka osoba, która została zaktywizowana, jak jest też szczęśliwa, jak po prostu się spełnia w tej pracy, jak jest zupełnie innym człowiekiem. My obserwujemy ten proces właśnie, jak ktoś przychodzi do projektu, jaki jest, a później też widzimy, jaki już jest zupełnie po tych paru miesiącach. I myślę, że dla mnie osobiście, po iluś latach pracy już w projektach dla osób niepełnosprawnych, jak zobaczyłam te zdjęcia, to było takie ogromne przeżycie właśnie emocjonalne, że Boże, że ja widzę po tych zdjęciach, że to jest no faktycznie efekt tej swojej pracy, tak? Jest sens, bo wiadomo, że tak, ja też pracuję, ja też chodzę do pracy, żeby ze względów ekonomicznych, natomiast to nadaje sens pracy, myślę, że tutaj nas wszystkich. Projekt Moje życie, moja praca skierowany jest do osób niepełnosprawnych fizycznie, ale też psychicznie. Według statystyk największy odsetek niepełnosprawnych jest właśnie w Małopolsce. W Małopolsce jest najwięcej osób w ogóle niepełnosprawnych z całej Polski, więc to też nam daje pole do dużego wykonywania zadań, które są przed nami przy aktywizacji osób niepełnosprawnych. Moja opinia jest taka, że najbardziej zależy od tej osoby, nieważne jaki ma rodzaj schorzenia, jaki rodzaj ułomności, najważniejsze, jakie ona ma podejście do życia i do pracy. Natomiast tutaj też badania wykazują, że najtrudniej mają osoby z upośledzeniem psychicznym. Wstęp na galę jest całkowicie bezpłatny. Po więcej informacji zapraszamy pod numer 688-9116 oraz drogą e-mailową mojeżyciemojapraca@op.pl. Projekt współfinansowany ze środków unijnych.